bardzo tak, jak one śpiewają, po prostu w tamtym stylu. Nie? Dość długo nad tym siedziałem. Naprawdę, to jak siadłem do tego, kto to napisał, pierwsze pytanie, się nie dowiedziałem. Jakiś dobry kompozytor. Za to chyba Franciszek Walicki mógł być, bo on coś pisał, nie? On był tym menedżerem Filipiny. No, można sprawdzić. Dobrze było wiedzieć, żebym ja wiedział, wiesz kto to jest. No dobra. Bo nie wiem właśnie. Bo miałem tylko śpiewnik, a nie też internet. Tam pisało paru gości dla nich, dlatego to tak brzmi do tej pory. A był kiedyś zespół, nie? No chyba jest do tej pory, z tego co ja wiem, jeśli żyją. Tak? Jeszcze śpiewają? W Szczecinie. Tak, tam w tej knajpie co klęcą zaczynał w ogóle. No gdzieś tam blisko mieszkałem po prostu. Mam nadzieję, że żyją. Z panią Basią 3-4 lata, może 5 już minęło, czas biegnie, nie ubłagam. Gdzieś tak się widziałem. Klęczą. Kołysał nas zachodni wiatr, brzeg gdzieś za rupą został i nagle ktoś jak papier zbladł. Sztorm idzie, panie Bosman, a Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklołek do czorta. Nie daję łajdę żadnych szans. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. Zasłony ołowianych chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i pala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklołek do czorta. Nie daję łajdę żadnych szans. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. O pokład znów uderzył deszcz i padał aż do rana. Piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklołek do czorta. Przedziwne czasem sny się ma. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. Hej! Hey.